Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić Państwu sprawozdanie Komisji Infrastruktury, druk 890, na temat rządowego projektu ustawy Prawo Pocztowe, druk 801. Projekt ustawy spełnia wymogi implementacji dyrektywy 2008, łamane przez 6 Wspólnoty Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 roku, zmieniającą dyrektywę 97/67 Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty. Tak zwana dyrektywa pocztowa kończy rozpoczęty w 1997 roku proces liberalizacji rynków pocztowych w krajach Unii Europejskiej. Nowatorskim elementem trzeciej dyrektywy pocztowej jest jej zakaz regulacji, bowiem założenia tego aktu prawnego, prawa unijnego mają, jak chodzi o końcowy efekt normowania na poziomie krajowym, dotyczyć wszystkich operatorów rynku pocztowego. Narzędziem implementacyjnym dyrektywy do polskiego systemu prawnego jest projekt ustawy Prawo Pocztowe, nad którą właśnie pracujemy. Przepisy projektowanej ustawy likwidują obszar zastrzeżony w ramach usługi powszechnej. Dotychczas obowiązująca ustawa zastrzegała część usług pocztowych do wyłącznego zakresu usług świadczonych przez operatora publicznego, to jest Pocztę Polską. Co prawda na przestrzeni ostatnich lat zakres obszaru zastrzeżonego uległ stopniowemu ograniczeniu, jednak dopiero nowa ustawa Prawo Pocztowe zrywa z zasadą ochrony obszaru zastrzeżonego i umożliwi każdemu operatorowi świadczenie usług pocztowych na zasadach konkurencyjnych. Ustawa wprowadza nową definicję usługi pocztowej, którą będzie realizowanie łącznie lub rozdzielnie, przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych i druków bezadresowych oraz przemieszczanie przesyłek, jeżeli wykonywane jest łącznie przynajmniej z jedną z poprzednio wymienionych czynności. W toku prac nad ustawą została doprecyzowana definicja nadawcy masowego. W myśl nowych przepisów nadawcą masowym jest podmiot nadający na podstawie umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej w formie pisemnej z operatorem pocztowym przesyłki pocztowe danego rodzaju w chwili przekroczenia liczby 100 tysięcy sztuk rocznie z wyłączeniem podmiotów z sektora finansów publicznych. O doprecyzowanie tej definicji wnosili przedstawiciele rynku pocztowego, tak aby wyjaśnić moment, w którym powstaje obowiązek zapłacenia podatku VAT. Zmianie ulegają zasady uzyskiwania uprawnień operatorskich. W myśl nowych przepisów kluczowe będzie wpisanie do rejestru operatorów usług pocztowych prowadzonego przez prezesa UKE. Zniknie obowiązek uzyskiwania zezwolenia na część usług pocztowych, przesyłki z korespondencją do 2000 gram. Utrzymanie zostanie dotychczasowa zasada zwolnienia z obowiązku wpisywania do rejestru operatorów wykonujących takie usługi, m.in. jak dostarczanie druków bezadresowych czy prowadzenie działalności agenta ubezpieczeniowego. Nowa ustawa po raz pierwszy zwalnia z kolei z obowiązku wpisu do rejestru podwykonawców usług, niektórych usług pocztowych. Ustawa gwarantuje dostępność usługi powszechnej poprzez wyznaczenie operatora zobowiązanego do świadczenia takich usług w obrocie krajowym i zagranicznym w drodze decyzji prezesa UKE podjętej po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Kadencja operatora będzie trwała 10 lat. Pierwszym operatorem zobowiązanym do świadczenia usługi powszechnej będzie na mocy ustawy na okres 3 lat Poczta Polska. Taki mechanizm ma zapewnić dostępność i bezpieczeństwo usług, która nie mogłaby być zagwarantowana wyłącznie poprzez działanie praw rynkowych. Ustawa zakreśla zakres rzeczowych usług powszechnych i sposobu ich świadczenia. Doniosłą regulacją projektu nowego prawa pocztowego jest bez wątpienia przyjęcie metody finansowania kosztu netto wynikającego z obowiązku świadczenia usługi powszechnej nałożonej na operatora wyznaczonego. W miejsce zapisu ustawy koszt netto będzie finansowany z dopłat operatorów pocztowych od osiąganych przychodów z usług, jeżeli przekroczą one poziom 1 miliona złotych w skali roku obrotowego, przy czym kwota udziału operatora w finansowaniu kosztu netto nie może przekroczyć 2% tych przychodów liczonych w ramach grupy kapitałowej, do której ona należy. Ponadto, jeżeli suma udziału w dopłacie operatorów pocztowych będących będzie niewystarczająca do sfinansowania kosztu netto, może on zostać uzupełniająco sfinansowany z budżetu państwa. Oczywiście warunkiem uruchomienia finansowania kosztu netto będzie wystąpienie straty w usługach powszechnych, a kwota finansowania nie będzie mogła przekraczać wysokości straty.
Ustawa wprowadza i określa zasady dostępu operatorów pocztowych do sieci pocztowej oraz elementów infrastruktury pocztowej. Ustawa zapewnia interoperacyjność w przypadku świadczenia usługi pocztowej przez kilku operatorów, na przykład w sytuacji, gdy jeden operator przyjmuje przesyłki, następny operator sortuje i je przemieszcza, kolejny zajmuje się ich doręczaniem. Projekt nowego prawa pocztowego wprowadza mocne mechanizmy ochrony praw konsumentów. Między innymi poprzez wprowadzenie prostych, jasnych i bezkosztowych reguł reklamacji. Ustawa wprowadza także klarowne kryteria odpowiedzialności operatora pocztowego za brak prawidłowego doręczenia przesyłek sądowych lub doręczenia w trybie postępowania administracyjnego lub ordynacji podatkowej. Jednym z głównych założeń ustawy jest wzmocnienie i rozszerzenie uprawnień organu regulacyjnego, dzięki czemu łatwiej też będzie egzekwować obywatelom swoje konsumenckie prawa. Komisja Infrastruktury rozpatrywała przedmiotowy projekt ustawy na posiedzeniach w dniu 6 i 20 listopada. W toku prac nad projektem ustawy w komisji, jak i w podkomisji wsłuchaliśmy się w głos operatorów oraz licznego grona ekspertów rynku pocztowego. W wyniku rzeczowej debaty część uwag znalazła odzwierciedlenie w poprawkach do projektu. Komisja przyjęła 7 poprawek redakcyjno-legislacyjnych zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne, 7 poprawek zaproponowanych przez stronę rządową, z czego 6 redakcyjno-legislacyjnych i 1 merytoryczną oraz 2 inne poprawki merytoryczne. Jedną z najważniejszych poprawek do projektu ustawy jest zmieniona metoda finansowania kosztu netto wynikająca z obowiązku świadczenia usług powszechnych. Wedle nowego brzmienia treści artykułu 108 ust. 2 i w konsekwencji artykułu 113 ust. 3. i 4 zmieniono sposób finansowania kosztu netto, który będzie dotyczył tylko usług wchodzących w zakres usług powszechnych, a nie jak w przedłożeniu rządowym usługi powszechnej i usług wchodzących w zakres usług powszechnych. Z kolei dodanie artykułu 182a wprowadza przepis przejściowy, którym zakresem przedmiotowym regulacji obejmuje sprawy rozpoczęte pod rządami obowiązującej jeszcze ustawy, pozostawiając dalszy bieg tychże spraw w dotychczasowym reżimie prawnym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło opinię zgodności z prawem unijnym. Minister Spraw Zagranicznych uznał przedmiotowy projekt za zgodny z prawem Unii Europejskiej, za wyjątkiem artykułu 108 ust. 2 i artykułu 113 ust. 3 i 4, które są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Minister wskazał, iż zgodnie z przepisami artykułu 7 ust. 3 do 5 i motywem 27 dyrektywy 2008 łamane przez 6 Wspólnoty Europejskiej, a także zgodnie z zasadami niedyskryminacji i proporcjonalności finansowania kosztu netto. Usługi powszechne stanowią część tego samego rynku, co usługi wchodzące w zakres usług powszechnych. Tym samym jako konkurujące ze sobą powinny podlegać w świetle zasady najmniejszego zakłócenia rynku w wyniku zastosowania mechanizmu finansowania kosztu netto tym samym obowiązkom regulacyjnym. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jesteśmy u progu zakończenia prac nad ustawą, ale równocześnie u progu zakończenia kilkunastoletniego procesu liberalizacji usług pocztowych w Polsce. Nie mam wątpliwości, iż proces ten przełoży się na dalszy wzrost rynku oraz na podniesienie jakości usług. Komisja Infrastruktury wnosi o uchwalenie załączonego projektu ustawy. Dziękuję.